Komisja Zdrowia wznowi obrady. Na posiedzeniu pojawi się wiceminister Sejm o godzina 15, posiedzenie komisji Zdrowia, na której ma zostać przeprowadzone pierwsze czytanie projektu o testowaniu pracowników. Testy na COVID-19 przeprowadzone wczoraj po południu wśród kierownictwa Ministerstwa Zdrowia okazały się negatywne. Dlatego dziś przedstawiciel MZ Wiceminister Piotr Bromber, będzie mógł wziąć udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, poinformował w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Sejmowa Komisja ma zająć się ustawą covidową. Poniedziałkowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na którym miało być przeprowadzone pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, zostało odroczone do wtorku do godzina. 15. Wniosek o zamknięcie posiedzenia złożył poseł Korajmund Miller. Posłowie opozycji wskazywali, że powodem jest nieobecność przedstawicieli resortu zdrowia. Przewodniczący komisji Tomasz Latos tuż po zamknięciu posiedzenia powiedział dziennikarzom, że być może jest to spowodowane zakażeniem wykrytymu wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, jednak zaznaczył, nie udało mu się skontaktować z przedstawicielami resortu. "Rozumiem, że są pewne utrudnienia i to być może tutaj było powodem nieobecności przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia," powiedział poseł. Wiceminister zdrowia weźmie udział w posiedzeniu kilka godzin wcześniej i Ministerstwo Zdrowia informowało, że zakażenie koronawirusem wykryto zarówno u wiceministra Kraski, jak i oficerów so ochraniających ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Testy na COVID-19 przeprowadzone wczoraj po południu wśród kierownictwa Ministerstwa Zdrowia okazały się negatywne. Dlatego dziś przedstawiciel MZ, wiceminister Piotr Bromber, będzie mógł wziąć udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, zapewnił niedzielski we wtorek na Twitterze. Ustawa COVIDowa. Pracodawcy będą mogli sprawdzić test. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, wniosła w ubiegłym tygodniu grupa posłów PiS. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu. W projekcie nie przewidziano odmiennych regulacji dla osób, które chorowały na COVID-19, które poddały się szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19 i osób niezaszczepionych. Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z projektem pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu, nadal będzie świadczył pracodawcy pracy na dotychczasowych zasadach. Nie będzie z tego względu delegowany do wykonywania pracy pozostałe miejsce pracy bądź wykonywania pracy innego rodzaju, jednak w przewidzianych w projekcie sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś koronawirusem SARS-CoV-2. Opracowanie: Paweł Basiak.